Takie pytanie, jak ta czapeczka różowa się trzyma, że ona nie spada? To ja mam pytanie do ciebie. Jak ta czapeczka się nazywa? Tak. Ta czapeczka się nazywa Piuska. 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 Po drugie, z ilu części się składa? 8, tak jak pizza. Bardzo ciekawe skojarzenie kolega miał. 8, tak jak pizza. Ale to trudno zjeść. Bardziej jest 8, jak 8 błogosławieństw. Odpowiadając, jak się trzyma? Po pierwsze, zasadniczo, jak widzicie, jest lekko wyprofilowana. Jak się ma głowę taką jajowatą jak ja, no to się przylgnie. Po drugie, podstawowym atutem do trzymania piuski jest coraz mniejsza ilość włosów, co jak widać z biegiem lat u mnie ta zaleta narasta, coraz mniejsza ilość włosów. Po drugie, ona od środka ma trochę inny materiał, taki troszeczkę bardziej szorstki, a więc żeby się nie przesuwała. Jest kilku biskupów u nas w Polsce, którzy mają bujne czupryny. Ja im współczuję, bo rzeczywiście ona im tak po prostu jakby się na kubkę siana rzucili czapkę i to tak dynda wtedy. To jest jeszcze taki wariant pośredni, bo jak się popatrzyli na papieża Franciszka, on jest fanem takich piusek, oczywiście w białym kolorze, które są trochę większe. One mają rozmiar, to jest 7. I wtedy jest jeszcze większa, więc jeszcze lepiej się trzyma, no nie? Ja dostałem kiedyś od moich przyjaciół, nie śledźcie, jaka była droga tego, ale mam piuskę świętego Jana Pawła II. Też tak myślę, tak. I akurat w tamtej piusce papieża od środka jest, bo no wiadomo, jest biała, a od środka jest taka cieniutka skórka. No więc ona jeszcze inaczej się trzyma po prostu, nie? No i tak, no i tyle.